Witajcie kochani! Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak krótko i szybko przyrządzić zielony koktajl, o którym już nieraz mówiliśmy i mówimy w naszych wykładach, szczególnie wtedy, kiedy mówimy o wątrobie. Popatrzmy na przyrodę. Ona cała sobą krzyczy, że życie na nowo się obudziło, jest piękne słońce, budzi się też do naszej pracy intensywnie wątroba, więc być może w tym czasie, kiedy teraz wszyscy walczymy o odporność, doświadczacie objawów alergii, doświadczacie objawów, które są związane z tym czasem pracy wątroby. Więc teraz wchodzimy do mojej kuchni i znów chcemy wykorzystać to, co mamy dostępne w tej chwili. Co prawda, no teoretycznie zielony ogórek no o tej porze roku w Polsce, no ciężko. Niemniej cieszmy się tym, że mamy dostęp do dobrych produktów i one czasami są nam bardzo pomocne, ponieważ akurat zielony ogórek bardzo ochładza gorąco wątroby i może być w tej chwili bardzo przydatny. Mamy też tutaj nasze awokado, cudowny owoc, ale właściwie rodzaj tłuszczu, ale właściwie też bardzo odżywczy produkt, który pomaga nam przyrządzić bardzo też odżywczy koktajl. Użyjemy też do tego młodego jęczmienia, czyli dodatku, który kupuje się w takich sklepach jak na przykład nasze orkiszowe pola, ale też w innych sklepach ze zdrową żywnością. Myślę, że dostaniecie też w różnych miejscach. Trzeba pamiętać, że akurat młody jęczmień różnicujemy, ponieważ no ja używam tutaj sproszkowanego soku z młodego jęczmienia i cenię sobie jego wartości odżywcze, a bywa, że jest dostępny po prostu suszony młody jęczmień, czyli trawka z jęczmienia wyrosła, została wysuszona i zmielona. Ona ma nieco mniej wartości odżywczych, ale również jest bardzo cenna. Użyję też troszeczkę świeżego imbiru i użyję też selera naciowego, który jest bardzo, bardzo istotny w aktywizowaniu trawienia, ponieważ on w ogóle pomaga trawić węglowodany. I ten świeżutki, cudowny nasz napój, koktajl, zielony koktajl oprzemy dzisiaj na soku jabłkowym. Użyję soku z jabłek nieklarowanego, wyciskanego. Tak? Użyję też troszeczkę wody, ponieważ nie chcę, żeby ten koktajl był zbyt słodki, więc dodam wody. I następnie dodam nasze składniki. Zacznę od awokado. Akurat udało mi się mieć piękne, ładne, dojrzałe awokado bez jakichś takich obrazów zmian. Posiekam troszeczkę selera naciowego, którego również używamy w gotowaniu naszych potraw. Użyjemy tutaj ogórka zielonego. Troszeczkę go rozdrobnimy, żeby nasz blender sobie lepiej poradził. I na koniec dodamy troszeczkę świeżego imbiru obranego. Jeśli nie macie tareczki, to po prostu trzeba go drobno posiekać i zgnieść łyżką. I oczywiście porcja naszego młodego jęczmienia. Tak przygotowane składniki miksujemy. Już koktajl zmiksowany. Musicie uważać na szybkość obrotów, żeby nie wylądował Wasz koktajl na wszystkich ścianach Waszej kuchni. Bo u mnie troszkę wylądował i przelewamy do szklanki, do szklanek. Słuchajcie, odświeżający, wiosenny, bardzo wysokowitaminowy i odżywczy koktajl gotowy. Polecam, sięgajcie już po te świeże produkty, by odświeżać i odżywiać swoją krew, wspierać swoją wątrobę. Tak patrzy na
tego typu produkty medycyna chińska. Pamiętajcie, że one są chłodne termicznie, ale w tej porze roku, w tej chwili, mimo że mówimy Wam o tym, byście dbali o odporność, budując swoje chi i ogrzewając się od środka, wzmacniając swój układ pokarmowy, pamiętajcie, że współgramy z porami roku i stosujemy już coraz częściej to, co jest nam potrzebne. I dlatego już niedługo opowiem Wam o oczyszczaniach i odkwaszaniach, które możecie sobie też pomału i coraz szybciej wprowadzać w domu. Do zobaczenia. Zapraszamy do oglądania naszych poprzednich odcinków i subskrybowania naszego kanału Orkiszowe Pola. Jeżeli masz chwilę czasu, zapraszamy na naszą stronę orkiszowepola.pl, gdzie znajdziesz wszelkie informacje o edukacji, jaką prowadzimy dla Was, wśród nich webinary. Zapraszamy do naszego sklepu Orkiszowe Pola online, gdzie możesz kupić potrzebne Ci do gotowania i zdrowego odżywiania produkty